Mówisz, Agatka, że to albo to, Primorsk? No. Ja bym wybrał niebieski tutaj. Juliusz, ja ty już nie wybierasz. Ty już straciłeś dobra, nie prawo będę. Głosu. Hał, hał. Hał, hał. I Boże, te, dobra. Te małe domki tutaj, dyskowe. Nie, to są najgorsze na czwóreczki, naprawdę. To chodźcie na te, tutaj, na ten taki burdel. Lecimy na burdel. Turniej widzów. Siema kolega, witam. Nie wiem, czy ja chcę dzisiaj ten turniej organizować, wiecie? To jest turniej kamperów, a nie widzów. Znaczy, mi się wydaje, że jak będziemy to zbyt często robić, to już nie będzie takie fajne. Musimy tak raz na parę dni to robić. No nie, Patty pokazuję wam teraz. To jest kurde... Nektar, to jest... Jak to, nie Lord, tylko... Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, nektarynkowa księżniczka. Ja czasem nie ogarniam, my jeszcze nawet nie wylądowaliśmy, ludzie już się zabijają, nie wiem jak to się dzieje. Bo jeszcze teraz. Szybciej od nas mogli... Nie, bo szybciej od nas mogli wyskoczyć. Na początku, nie? Jak A jeszcze jakiś czas temu był takie coś zbugowane, że przecież jakiś na przykład jeden gracz 10 zabijał, nie? Na raz tak. I nie wiem, o co to chodziło w ogóle z tym, że on tak jakby w samolocie już ich zabijał. To był taki swego czasu cheat, nie cheat, ale bug jakby. Ja raz od cheatera umarłam, po prostu siedział za domkiem i po prostu, wiesz, wpisał sobie gdzieś tam, że kill player Agaton i mnie zabił. Musiał być dobrym graczem. Bo ogólnie to było tak, że zabił mnie i mojego kolegę naraz jednym strzałem z umpa z headshotem. W sensie dwoma strzałami, tak jakby dwa heady z umpa, gdzie byliśmy w ogóle w zupełnie innych miejscach. To legitnie. Mm. No. Nie no, to skilla miał. Może to był admin, który słabo grał i mówi, a to sobie pisze. A tu. Nie pograją. Ale nie dostanę bana. Nie. No. Jakbym teraz perma załapał. Ty musisz dokładnie wymawiać słowa, bo to zabrzmiało jakbyś teraz sperma załapał. O ty spereśniku. A ty kurdy. O ty kurdy, kurde. Kudłaty? Skąd wiesz, że kudłaty? No nie wiem. No bo zarost ci rośnie i się nie goliłeś. Po tylu nektarynkach cukrzyca pewna. Ja nie wiem, czy tam nektarynki mają. No, cukrzycy pewnie nie mają. Nie, no nektarynki nie mają cukrzycy, no. Nie mają trzustki. Biedne nektarynki. Chciały żyć, a ta tylko pestkę zostawia z nich. Morderca. Jeszcze nie daje nowym żyć, nie? To się wa drzewka. No. Kurde, no dzisiaj mi mucha dokucza. Ją zjedz. Dawaj, dawaj, kurdi. Ta, tam taka was? Mała wredna. Złap jak te, jak żabki łapią. Ej, jaki mi smak przyszedł teraz, jak ty z tym Bruce gadał. Nie, na muchę, ale miałem kumpla kiedyś co zjadł za 2 złote muchę. W podstawówce. Do kanapki ją wsadził. W sumie cheatował trochę, bo tak normalnej muchy powiedział, żeby nie zjadł jej tak, żeby sobie, wiesz, ona martwa była, wiadomo, nie? Ale, że normalnej muchy by se tak nie wrzucił do buzi i by jej nie połknął, ale ją se do kanapki dał, bośmy nie określili reguł. Fajna podstawówka. Ale stary, to była, tam niektórzy to powinni do szkoły specjalnej. Ja tam pamiętam z podstawówki, to we mnie mlekiem rzucali. No takie, to niezła podstawówka. Tam takie mleko pyrek było w takich kartonikach darmowej. Jakiś tam zbój silniejszy. Mleko pyrek. Rzucał we mnie tym mlekiem, ja uciekałem. To jest wariat. Co tu się odwala? Ale ja pamiętacie, ja te mleko w tubce jest, ja lubiłem czekoladowe. Albo, no te białe też było dobre. Czokotubka? Ale kuźwa, ty jesz czokotubka. Tak, ale ono do dzisiaj można je kupić. Z kotkiem, takie mleko z kotkiem to było. Nie, były ze słomeczką. Nie, to jest mleko, kurde, w metalowej tubce, jak pasta do zębów. A, dobra. No. Wezmę tacie, bo tu jest. Wyciskało. I w ogóle, beka polega na tym, ja widziałem taki filmik, taki dosyć znany gość amerykański,
Nie, amerykański kanał gościu prowadzi. O, unboxinguje paczki żywnościowe tam, żołnierskie, nie? No i tam ze świata sobie unboxinguje i dostał polską rację żywnościową i tam jest właśnie to mleczko w tubce. No bo wiesz, to ma też cukru dużo i to tam pewnie też energii daje, jakby tam gdzieś na przykład ktoś idzie na wyprawę czy coś. No i on pomyślał, że to jest do kawy. Bo gdzieniegdzie są dodawane właśnie mleczka w takiej tubce, żeby się wyciskało i na przykład sobie w kawie tam łyżeczką pomieszać, zbija, nie? Czekajcie. I on to do kawy dodał i to mu się nie chciało rozpuścić, a to... W ogóle ja nie wiem, czy ktokolwiek używał tego mleczka w tubce tak jak się powinno, bo podobno to się kanapki z tym je. Kanapki? Tak, według zaleceń i to zostało stworzone po to, że to się smaruje na kanapkach, jak masło orzechowe. W życiu, ja zawsze do buzi od razu wyciskałem i to jadłem. I mega słodkie to oczywiście było, nie? Ale to jej rajdowiec. Tym jedziemy. Za kierownicą. A tu je, Agata. Tu jeszcze to tutaj chcę zdotować i tam na prawo? Który jak strefa? A, jesteśmy w strefie. Serio, białe robaki zjadał? No jak szedł... O fuj, mady. Jak można mady jeść? One są... Jeszcze czerwony robak, tak zwana glizda, to jeszcze jest taki, wiecie, no to nie jest jakiś paskudny z wyglądu. Ty, patrzcie, glizda. Ale białą madę, bo wy nie wiecie skąd się mady, jak ten bierze. Białe mady, czyli te małe robaki, one mają bardzo twardą ten taki hit, nie wiem, to się nazywa hitynowy, no, bardzo twardą tą skórę mają. I one w ogóle w zgnieliźnie się rodzą. Na przykład, żeby wyhodować takie mady, trzeba jakieś zgniłe mięso zostawić i one się tam same zalęgną. Jest smród niesamowity, jak się je zbiera, to ja wiem, bo hodowałem raz na ryby. Tak samo one są często też w jakichś filmach wojennych, nie, jak jakieś ciało. Nie no, oczywiście one mają dużo białka, bo one jakby się w środku, to one tam masa białka jest, nie? To oczywiście, ale tak jeżeli nie masz potrzeby na przykład, bo nie głodujesz czy coś, to nie widzę potrzeby żadnej jedzenia tych robaków. No nie wierzę, random, czekaj. Biegę do ciebie. Pancerz hitynowy. Ej, to wiesz. Chodź Agatko, jedziemy. Co? Nie, wiesz, to przez przypadek. Nie strzelaj do mnie. Świetnie to wygląda, jedź. Nie, niewolnik jedzie. Chodźcie. Do kobiety się nie celuje. Ej, ja wam zaznaczę od razu. Zaznaczę wam gdzieś tutaj. Po prostu jedźmy mniej więcej w środek, żebyśmy mieli trochę czasu. Kurde, mucha mi usiadła na ścianie, ale nie mogę jej zabić. Ale one są najlepsze, te białe. Bo czerwone robaki szybko, że tak powiem, tracą werwę na haczyku. A te białe to jednak... A, to zależy jaka ryba. Ja nie byłem już przynajmniej z 2 lata na rybach, tak na poważnie, że wędka, cała noc i tak dalej. Ja z 4 lata nie byłem. Byłem tak z doskoku, że tak poszedłem na godzinę gdzieś, nie? Bo tam ktoś powiedział, ej, tutaj ten... A jaką ale największą to... rybę wyłowiłeś? Nie, ja zawsze... Malutkie, stare płotki, małe szczupaczki jakieś, albo konie... Kiedyś karasia wyłowiłem takiego sporego. Ale takie małe wszystko, takie małe... Niektóre to rzadko kiedy, jak się zdarzył większy, to go brałem, nie? Taki... No taki już, że szło go na przykład wziąć i faktycznie go zjeść. Ja w gaty. Ale są tak, to takie małe. O, albo brałem jak były takie małe i mi żal było ich, wiesz, ten, to do oczka wodnego, do wujka brałem. Te karasie. Chodźcie tutaj. Ja nawet nie miałem wędki takiej starej, jak mi by taki walnął. Stary, jak mi by tak uderzył we mnie stary taki szczupak. Taki szczupak konkretny, to po prostu moje wędzisko by się złamało, bo ja miałem takie wędzisko. Takie tam, kuźwa. Jeszcze pamiętam, najlepiej brało na wędkę, którą ojciec zrobił. Ja wam, kurde, to opiszę. Słuchajcie, mieliśmy tak, pojechaliśmy nad morze i nad morzem była taki, to były tak zwane kanały nawadniające, to się nazywa. One są na polach robione, żeby utrzymywać, jak są susze, to oni wpuszczają w te rowy nawadniające, irygacyjne, no i wtedy z tego głównego kanału idą w te boczne i całe pole są nawadniane, nie? Żeby suszy nie było i tak dalej. No i w tych kanałach, z racji tego, że powiedzmy przez pół roku stoi woda, no to tam ryby fajne się zalęgają. Tego nikt nie kontroluje i tak dalej. No to my sobie na rybki chodziliśmy, nie? Ale mieliśmy taką starą wędkę, która nam się po prostu złamała. To ojciec po prostu mówi, dobra,
bierzemy. Poszliśmy po patyk, taki długi. Na to ojciec zagiął gwoździe, jako te kółeczka, przez które się przeciągało żyłkę. No żyłkę akurat kupiliśmy, no bo ten. I kołowrotek zrobił z dwóch części takich nakładek na klamki. Jak macie z jednej strony klamki i z drugiej taką okrągłą część, to on to zrobił z tego kołowrotek, na który się naciągało. I na to żeśmy robaki wykopane własnoręcznie łowili takie kurde okonie zajebiste. I jak stwierdziłem, bo to jako dziecko mówiłem, tato, ja nie chcę na taką wędkę, wszyscy mają normalną. I jak żeśmy kupili normalną wędkę gdzieś tam potem w sklepie, to kurwa nic nie złowiliśmy. Na to najwięcej ryb żeśmy łowili. Jedziemy dalej, czy siedzimy tu? Już idę, czekaj. Umiekamy zadać Karinka, jakby to chciał. Byle random, czy ty masz prawo jazdy, powiedz mi? Ja? Tu jest dwójka, bez. Mam, na rower. A, no okej. Okay. Ktoś potrzebuje dwójkę? Pancerz? Tak. Ja nie mam kasku żadnego. O, będę szybszy. Żadnego nie masz? Padaj tam. Na górze, bo na górze Bonkol. Nie no, Revi tam. Bonkol przyszedł i wziął. No gdzie Bonkol? No nie mam nic, to wziąłem, no. No kurwa. Stary, ja się nie będę pytał na wojnie. Halo, czy to pana kula? Idziemy, kurde. Go samochód. Ja już nie prowadzę, wy mnie gdzieś zawieście. O, dobra. Ja nie wiem, czy my zajedziemy dalej. Był prepersem? Nie, mój ojciec nie był prepersem. Poczekajmy, aż się zamknie ta strefa. Wtedy zobaczę. Ale mam bekę z tych ludzi, z tych prepersów, jak ja widzę. Ja rozumiem, owszem, można mieć takiego bzika, że... mieć przeświadczenie, że wybuchnie wojna i że faktycznie warto mieć zapasy, ale jak ja widzę, że niektórzy... kuźwa, cały swój majątek tak naprawdę lokują w te przygotowania. Co robimy? No ja czekam, co możemy sprawdzić, strefa, dobra. To... Nie, tam na tym... Robią weki. Robią, kuźwa, wodę mają gdzieś zakopaną w ziemi. Odkopują to co roku, żeby świeża była, żeby coś tam. I oto dupca. Może tutaj zielony? Poprawię od razu. Zielony? Wodne miasto chcesz? No dobra, no to takie... Jak w ogóle... A, to może być ustutowane raczej. Znaczy generalnie samolot leciał tak, jak napis pokazuje, więc... Znaczy tak chyba bardziej o tak, nie? To może zielony? Patrzcie jeszcze raz. Ale czemu tak wolno jedziesz? No, jedz po prostu, na jeden cel. To jedź na ten zielony, to jedź. Kurde, u mnie wojna jest, słowacki. Ostatnio przyszedł słowacki, zasubskrybował. Potem Adam Mickiewicz, poeta, zasubskrybował. Potem przyszedł Julim Tuwim, poeta. Potem Adam Małysz-Skoczek. Dawid Bączkowicz, streamer. O, samochodzik jest. Nasz, nowy jakbyś... Nie kałak jest? Dwójka west u mnie. Nie kałak, jakby ktoś chciał. No ja wezmę. Wezmę tylko amunicję trochę. Bonkol, kto to majątek przeznacza, to wariat, można tak mieć za minimum. Stary, można naprawdę za małą kasę się przygotować. Nie no, zapasy zawsze warto mieć. Chociażby... Dwójka west taka... tutaj w żółtym, halo. Ja już mam jeden. Musiałem. Słuchajcie, chociaż taka głupia piwnica, nie? To tam nie miał. Taka piwnica, okay, zwykła piwnica, no, którą macie w domku, garażu. W bloku. O, chociażby tam, warto mieć taką głupią górze, piwnicę zapełnioną tam. Przetworami, jakimiś wekami zrobionymi. No dawaj. Jakieś konserwy, nie? Tego typu. Karpiu. Warto mieć coś zawsze. Tu nie chodzi o wojnę, ale... A co? A może się coś skończyć? A może coś się nie tak stać? Nie będzie, nie wiem. O, to jest wodę mieć warto też zawsze zlaną. Wiecie, do no to... AR-ki. A ja mam full wypas z kara, tak szczerze, tylko tłumik by się przydał, bo mam płomienia. Nie macie tłumika do AR-ki, nie? A niech jakiś kryzys wypadnie. A wiecie, w dzisiejszych czasach to taki kryzys to, no mi tam to nie trzeba dużo. Nie, naprawdę nie trzeba spoko, dużo. Spoko. Ja miałem pewnie taką sytuację. Wiesz co, extended? Gimnazjum. O, to już Bonkol się czai. No. O, jak w ogóle lecimy po ten zrzut? A gdzie jest zrzucik, bo nie widzę. Po prawo. A możemy, to chodźcie, weźmiemy z garażu samochód. On jest nówka sztuka. Chodźcie. Ja was zaprowadzę po zrzut. Myślę, że już ludzie tam się... No. Bonkol weźmie, my upadniemy. Chyba z tyłu wodę już. O, jak oj, ale to dobrze. Przed nami. Dobra, przygotujcie wasze bronie. Będzie ciulańsko. Kto się zatrzymali?
Zatrzymali się. Oni nie mają gdzie iść. W sumie. Ale gdzie oni się zatrzymali? Ja nie wiem. Czy oni się zatrzymali? Tu w narożniku są. Nie mogą wyjechać. W jakim narożniku? Zielony. No jak wyślepi. A, dobra. Jak wyślepi. No krety. Kopacze. A, w ogóle nie wiem. To nie ważne. Dobrze było, dobrze. Ma ktoś w ogóle czwórkę? Ja mam jedną czwóreczkę. Ja też. Dobra, jest rzucik. Przygotujcie się do Ciulańska. I kierowca zostaje i grzeje silnik. Dobra, N249. Kurwa, biorę to, dobra. Amo, weź. Ej, kto mi to zajebał? Potrzebuję też do M-ki. No, super zabawa. Dać ci jeszcze? Najlepiej ukraść. Dać ci jeszcze? Najlepiej ukraść. Chodźcie już stąd. Trzymaj ci, dobra, to Nie warto było. Wsiadać. Też to ciało! Wsiadać. Brus, tak to zabijesz milion osób z tego. Tak, to jest dobre? Masz, nie, to jest bardzo słabe. Nie, chyba słabszy tylko Tommy jeszcze, no, musi się trafić. A. Nie, no ja Tommy go lubię. No, Tommy Lee Jones chyba. Bongo, to chyba jakieś lekcje akrobacji brał. Kurde, ile tam unicji żre. Ej, to nie przeklinaj, bo dostaniesz bana, ale ja nie mogę, ja mogę przeklinać. Co ty gadasz za głupoty? Można przeklinać. Można, trzeba nawet czasami. No i tak powiem wam, nuda tutaj, bo... Resident Sleeper, to może gdzieś skampimy? Nie, no tutaj domek weźmiemy. Po prawo strzelają. Tutaj nic. Sprzed nami. O, coś się dzieje. Dobra, przygotujcie się. Be ready, o, wyskoczy. Dobra, wysiadka. Uwaga, Ciulańsko. O kurwa, ale full auto szedł. Dobra, jeszcze dwóch zostało. O jeszcze. Resistance, ty ciulaj się z nimi. Ulecz się. Co?